Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was, moi kochani, serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. Kochani, nie wiem co tak nam odwala, ale powiem wam osobiście, że ta gra chodzi coraz gorzej. Zabiliście go! Jak ja mam teraz żyć? Co się stało? To się nie dzieje. To nie ma sensu. No ale co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Dobra, kochani. Lecimy z misjami głównymi, poboczne będziemy sobie już nadrabiać. Może na streamach, zobaczymy jeszcze. Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? Gdzie? Na szlaku? Jako pielgrzym? Nie miałem wyboru. Na szlaku, co? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę Mię. Co dalej? Słyszałeś. Row może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz. Zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem. Widziałeś go. Facet ledwo zipie. O, dobra. Było więcej chlać, Frank. Dobra, zapytaj o Matta. Jack, ten dowódca. Można mu ufać? Jack, Matt? To mądry gość, ale trochę narcyz. Co masz na myśli? No, jest tylko majorem, ale mianuje się naczelnym dowódcą. Taki przykład. Ale dał namiar na Roa i szansę na znalezienie terminala GRE. Więcej się dla mnie nie liczy. Dobra, a co o Roe? Ten porucznik Roe, kojarzysz go? Roe? Kurwa, no raczej. To świetny dowódca. I pieprzony narwaniec. Z jakiegoś powodu ludzie uważają, że mamy wiele wspólnego. Kiedyś Jack wysłał jego oddział do, jak się okazało, ciemnej strefy. Ludzie spanikowali i pewnie nie wyszliby stamtąd w jednym kawałku. Ale Row nie stracił głowy. Kazał ludziom się wycofać i zaczął uderzać patykiem w jakieś beczki, żeby zwabić skurwieli. To było niemal pewne samobójstwo. Ale liczyło się to, że miał plan. To przywraca żołnierzom trzeźwość umysłu. Gdyby nocni biegacze wciąż istnieli, Frank na pewno by go zwerbował. A jeżeli chodzi o Franka? No więc, Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Był nocnym biegaczem. Chociaż obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi schlany. Czy nocni biegacze są już historią? Historia może się powtórzyć. Ta dobra... i ta zła. Ale nie legendy. Mów co chcesz. Ja wierzę, że kiedy nadejdzie czas, jeśli nadejdzie czas, Frank zrobi co trzeba. Kto wie, może nawet zaprosi mnie do towarzystwa. No, na przykład zachleje mordę, wtedy cię może faktycznie w sumie zaprosić do towarzystwa. Okej. Dobrze. Zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Lawan, musisz wiedzieć, że w Old Villador podpadłem Aitorowi. Wysadziłem wiatrak espeków i raczej za sobą nie przepadamy. Boisz się, że się zorientują, co zrobiłeś? Nie słyszałeś, co mówił Jack? Wyluzuj. Nikt tutaj nie ma kontaktu z Old Villador. A nawet jakby ktoś miał kontakt, to spokojnie. Zdążymy znaleźć to, czego szukamy. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. No, i tak ma być. Dobra. Czyli co tam mieliśmy zrobić? Możesz mi przypomnieć? To nasz największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowania w czarny poniedziałek. Śmierć z matką tak źle się dzieje. Dobra, zanieś rozkazy na posunek SP. Ja nadal muszę sobie ogarnąć, który... Tym klawiszem się to robiło, dobra. A, kurde, już coraz lepiej. Coraz lepiej. No, wejdziesz na górę? Chuja, nie wejdziesz. Dobra, ale mam, widzę, że punkt do rozdysponowania i to siły. Rzut po dźgnięciu, precyzyjne celowanie. Właśnie, bo jeszcze teoretycznie nie używaliśmy w ogóle łuku. To może być ciekawe. Kurczę, no. Doskonały unik. Odbitka. Fala uderzeniowa, ale potrzebujesz pewnie dwuręcznej, prawda? A nie, chyba nie. Dobra, weźmy silny atak.
Co mi tam? Co mi tam, niech stracę. Dobra. Motel. Kurwa. Ty tłuku, Shiro, ty tłuku. Jak zwykle. Pierwsza śmierć, 5 minut. I w sumie nawet nie licząc. Jestem przy Culvert Island. Super. Frank ogarnięty. Jestem w drodze. Jeśli Ron powie ci, gdzie jest termin... No i właśnie o tym mówię, są strasznie. Siostrę, ja, brakujące, wszyscy będą szczęśliwi. Oprócz tych, których odstrzelisz. Straszne lagi się porobiły, naprawdę straszne. Jeżeli chodzi o tą grę, naprawdę straszne lag spajki się porobiły. Nie wiem czemu. Na razie na podstorze Ryzenie 95800X raczej nie powinno być problemu, a tu widzę, że są lag spajki. Dobra, kim ty jesteś? Porucznik Row? Mam rozkazy od dowódcy. Jaki Row? Row ruszył z chłopakami do New Dawn Park. Jestem porucznik Grady. Świetnie. No to szukamy dalej. O czym ty mówisz? Pokaż te rozkazy, synu. Miałem je przekazać Rowowi. A ja jestem Row, kiedy go nie ma. Na tym polega hierarchia. Dawaj. Co do cholery? Czy dowódca mówił, dlaczego cofa nas do centrum? Niespecjalnie śpieszył się z wyjaśnieniami. Jestem tylko posłańcem. Dobra, chłopcy, pakujemy się! Góra kazała nam się wycofać. Wracamy do bazy. Czy niby co? Mamy opuścić posterunek? Nie wymądrzaj się. Tu się nie schowasz za spódniczką Meyer. To? Opuszczacie nas? A co z nami? Będziemy bezbronni. Dajcie ludziom broń i spadamy. Na waszym miejscu dałbym im dużo broni. Do rybiego oka renegaci wysłali całą bandę. Jeszcze jakieś świetne pomysły, cywilu? Tylko pytanie. Gdzie znajdę Rowa? W New Dawn Park, już mówiłem. Ale nie wiem, czy dotarli. Weź to do niego i przekaż, że działam. Lepiej ty niż ja, kolego. Row dostanie szału, kiedy to przeczyta. A ja mam ratować ludzi, a nie dać się zabić. Dzięki za ostrzeżenie. Dupki. Nie mamy szans. Przykro mi, cywilu, ale rozkaz to rozkaz. Nie możecie nas zostawić. Jak rozkaz to rozkaz. Spokojnie, cywilu. Dozbroimy was. Kogo? Starców i kobiety? Wszyscy młodzi dołączyli już do SP. Nic nie poradzę, cywilu. A teraz idź. A jeśli nie pójdę, uderzysz bezbronnego człowieka? Możecie nas równie dobrze zabić. Oszczędzicie renegatom kłopotu. Idź, mówię! Śmieszne. Opa! No, prawie. Lawan, idę do New Dawn Park. Podobno Row tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale... Rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych biegaczy. Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. No właśnie, chuj wie, więc po co się zastanawiasz? Powiedz mi coś o nim. Pułkownik jest przywódcą renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody. Porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Waltza? Mniej więcej. Kurde, nie trafiłem. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Nie. Pamiętam tylko szpital, ból i pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z Miu. Dlatego jej szukasz. Tylko ona ci została z bliskich. Skupmy się na robocie, okej? Okej, twardzielu. Kto pierwszy, ten lepszy. No, coraz lepiej mi ten parkour wychodzi, fakt faktem. Coraz lepiej. Wiem, że będzie coraz gorzej, ale jednak jest coraz lepiej. Dobra, na drugą stronę. W sumie zginąłem tylko raz na początku.
faktycznie tak lepiej. Dobra, i zaczyna mi się to podobać. Zaczyna mi się to podobać. Czy tutaj ktoś jest? Zostawcie mnie! Błagam! Szukam porucznika Rowa. Widziałeś go? Kim jesteś? Po co chcesz to wiedzieć? Mam rozkazy od majora Mata. Przysłał mnie porucznik Grady. I już dobrze. Gdzie twój oddział i dowódca? Rozkładaliśmy obóz, kiedy zaatakowali nas renegaci. Row i reszta dorwali kilku. I ruszyli za tymi, którzy próbowali uciec. A co z tobą? Ja nie zdążyłem. I straciłem z nimi kontakt. Napadła mnie inna grupa. Co oni tu robią? Renegaci nie atakowali naszych pozycji w centrum. O kurwa. Tu są jeszcze szczury! Uważaj. Schowaj się. Ci kurwa tam szczury. Jasne! Już spierdalamy! Prawda, panowie? Jeszcze no! A chyba nie. Dobra, spróbujmy łuk. W ten sposób działa, dobra. Headshot, kurwa. No weź, ja tu strzelam. Big, kurde, ale ładne to było. Dobra, trójka. To była ta siekiera. Lecę za tobą, lecę za tobą. Big. Nie żyjesz? Nie żyjesz. No wiesz ty co? Ty chamie, ej. Wiesz co, bo ja chciałem co innego. No ja pierdzielę. Hop, hop, hop. Dobra, to za pierdol. O, wow, 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 wow. Dobra, to bolało mnie. To mnie bolało. Wow, ale mi przeciało koło oka. Dobra, ulecz się jeszcze bardziej. No, sztyk, no, ju. Wpadaj na bambus. Hop, no i co? Taki spany jesteś? I co? Kto jest cwańszy? Ja czy ty? A, ja jestem cwańszy, gnoju. Dobra, przerwa. No ej, bez jaj! Ale ty jesteś mocarny? Pięknie. Tyknięty gnoj. Dawaj flakona, dawaj. Dobra, jednego zabiliśmy tu. Dziękuję, strzały się zawsze przydadzą. Drugiego zabiliśmy tu? Nie. On gdzieś padł tutaj. O, jesteś. No jak ekwipunek pełny. Ekwipunek ten. Tu nie jest pełny. Tu nie jest pełny, tu jest pełny. Upuść, F. Dobra, mamy bluzę. To już nie jest nasze. Hej, już jest bezpiecznie. Możesz wyjść. To... gdzie jest Row? Mieliśmy rozbić obóz tam, na dachu hotelu, przy skrzyżowaniu z New Walls Drive. Z tyłu budynku jest wyciągarka. Tak wjedziesz na górę. Jeśli nie udało im się wrócić, to właśnie tam ich znajdziesz. Dzięki. Spróbuj wrócić sam do bazy. I nie daj się znowu zapuszkować. No ale lampę miał, wszystko miał. Co mu więcej było do szczęścia potrzeba? Bo ja nie rozumiem. O, espek. Dziękuję za monety. Tam jest kolejny grajdołek. Hop. No i widzicie? I znów lag spike. Kurwa, nie rozumiem, co tu się odwala. Co oni zrobili z tą grą? Naprawdę coś spieprzyli, nie wiem co spieprzyli, ale ta gra 100 razy lepiej chodziła. I to nie to, że weszliśmy do nowego miasta, to jest więcej, nie wiem, jakichś różnych rzeczy, tylko po prostu ta gra zaczęła przecinać.
Ta gra zaczęła przycinać, nie wiem czemu. Zauważyłem, że to po prostu po tych patchach się zaczęło dziać. A widać, że to nie jest problem graficzny, bo mam stałe 75 FPS-ów, czyli tyle, ile mój monitor obsługuje. Mi lepsze monitory potrzebne nie są. A widzę, że karta graficzna wyrabia. Wszystko wyrabia, tylko nie wyrabia właśnie teoretycznie procesor. Ale w to aż mi się wierzyć nie chce. Wyzwanie parkurowe, nie chcę tego. Tutaj musi być jakiś safe zone. Tak? Tak. Odpalamy bezpieczną strefę, bo tu już jest pierwsza godzina, będziemy mieć bliżej graniczego. Dobra, mamy bezpieczną strefę. Milusia, fajnie. Gdzie ta wciągarka jest? Gdzieś z tyłu. Op. Możemy przejść przez budynek? Teoretycznie tak. Musimy ten nóż sobie ogarnąć. Musimy ogarnąć ten nóż, bo bez noża to jest lipa. A tu nic nie ma? Jest. To co, nie mogę tego wziąć, rozumiem, tak? Mogę. Ja bym się czuł niezręcznie, jakbym tego nie wziął. Kabelki to jest przyszłość, właśnie. Teoretycznie podłączyłem ci trzeci monitor. W sumie go jeszcze nie podłączyłem, więc nie, to raczej nie przez to. Ej, to nie wiem, dlaczego ta gra zaczęła haczyć. Dlaczego ta gra zaczęła haczyć? Won. Szybki eksplor. Nic jeszcze tutaj jest. Jak szczerze powiedziawszy, myślałem, że bardziej rozwinął ten scavenging, jeżeli chodzi o dwójkę, bo w jedynce to był problem, przynajmniej dla mnie osobiście. Bo scavenging w jedynce dla mnie był strasznie toporny i niezrozumiały i głupi. O, do góry. Tu jesteście. Kurwa, co to było? Przepraszam bardzo. No tyle punktów poszło psu w dupę? Naprawdę? Co to wybuchło? Kurwa, granat? Nie rozumiem, co tu się odwaliło. Ale dla mnie to było dziwne i głupie. Ej, ała! Znaczy w sumie jeszcze nie ała, ale... Ale ała. Hop. Podejście numer 2. Wow! Ale byś mi zrobił bombuko. Ja myślałem, że ty jesteś z nami. Ty byłeś przeciwko nam. On. No, już mogę cię uwolnić. Gdzie wy jesteście? Używam Q. Specjalnie, żeby was wykryć, ale was nie widzę. Czyli was tu nie ma. Nóż do rzucania. Boże, czy to są noże, które mogę potem użyć? Dobrego dnia. Czy to są właśnie te noże, które ja potem mogę użyć? To jest pytanie. Upuść to. Ty nie miałeś mi pomóc, czy coś? Chyba nie. Gdzieś tu jest pojemnik z inkibitorami. Dawaj noże. Ale żeś przyjebał. Au. Aż widzę, że ten łuk nie jest taki jak kiedyś. Aś ty cwany. I co? Ja też mam ogień. Op. O, ty to bolało! Halo, panie! Co ty mi tu, kurde, tańczysz, kankana, co? Pa! Dzień dobry panu. Plus, plus, kurde, ja nie mam miejsca. Dobra, to możemy wyrzucić. Ja właśnie założyłem coś, co nie chciałem. Naprawdę? Koszt wytrzymałości perkor, to było chyba to. Tak, to było to.
Dobra, jeszcze na górze są, rozumiem. Dawaj mi te noże. Mam nadzieję, że te noże są specjalnie dla nas, żebyśmy sobie mogli troszeczkę pozabijać po cichu. Ale ty masz problem? Dawaj mi te kunaje. Butelka. Ej, serio, chyba musimy ich zabijać po cichu, nie musimy ich tak znienacka. Czekaj. Jeszcze nie, ale trafiłem na paru renegatów. Cholera, wytrzymaj, jestem w drodze. Dobra, chuj z tą cichą rozgrywką. O Jezu, renegat strażnik! Nie, uciekaj, kurwa, panie! On ci dowali. Chłopie. No i po co ci to było? To nie ja byłem Ewą. Że w inny sposób to się nie da. Pyk. Zrobione w jajo. Dobra. Next piece. Notatka. I włócznia. Szkoda, że dopiero teraz. Kolejny spek. Śmietniczki oczywiście przeszukujemy, standardy. Szybko, pomóż mi! Po co ja cię tak szybko pomagać? No ale tu już jest chyba gotowe, chyba, prawda? Nie, jeszcze wyżej, no nie. Dobra, dajcie mnie tą włócznię. Czuję się jak nidelka z Lola. Pik. Tak jest, poruczniku. Renegaci na zewnątrz? Już są nieszkodliwi. Ty ich załatwiłeś? Coś ty za jeden? Aiden, mam rozkazy od Jacka Mata. Orzesz w dupę. Zobaczmy, co przyniosły z krzaty Mikołaja. Wycofać się? Teraz? To kurwa jakiś żart? Wiesz, ilu ludzi straciłem, żeby zająć ten zasrany teren? Nie wiem, poruczniku, ale mam inne... 5 Najlepszych z najlepszych. Barthes zabiła więcej wirali niż nie jeden oddział. Sierra i Mały Ron walczyli przy mnie jeszcze przed... Oddali życie za ten kawałek miasta. I teraz co? Mam się wycofać? Uspokój się, Row. Posłuchaj, jestem tylko posłańcem. Uspokój się i mów. Ja jestem niespokojny? Ha? Jestem oazą pierdolonego zen i chodzącą nirwaną. Niespokojny to będzie mąż Barthes, jak zostawię jej ciało na ziemi przejętej przez renegatów. Niespokojna będzie matka Sierry Braska, jak się dowie, że jej chłopcy polegli tu na marne. Co ja im powiem? Że zginęli na próżno, bo Matt podpisał i wysłał mi jakiś papier? Odwalamy tu całą robotę. Matt nie może tak po prostu tego zmienić jednym pisemkiem. To jakaś kurwa jebana farsa. Zapytaj o bazę danych GRE. Muszę się dostać do bazy danych GRE. Podobno wiesz, gdzie można to zrobić. Wiem. Ale dlaczego miałbym ci to w tej sytuacji powiedzieć? Mam ważne, choć durne sprawy na głowie. Zejdź mi z oczu. Okej, panowie. Zbierzcie nieśmiertelniki po poległych. Chujowa sprawa. Ale rozkaz to rozkaz. Row, czekaj. Lawan, też przyszłaś mnie wkurwić? Znasz mnie, Row. Aiden i ja szukamy tej bazy GRE razem. A ty nam wszystko powiesz. Wolisz to przeciągać? Czy załatwić to tu i teraz? Kurwa. Po co szukacie tej bazy? Przechowywano ją na serwerach w Centrum Dowodzenia Obserwatorium. Ale ono zostało zniszczone atakiem chemicznym. Naloty szły tam jeden za drugim, jak na sztab pieprzonego Wietkongu. Nic nie zostało. Rozumiecie? Nic. Jeśli chcecie, to sami sprawdźcie. Panowie, zbieramy się.
Czyli standard. Odjebiemy za was robotę, a wy nas zostawicie z chujem w dupie. Standard. Aj, przepraszam, jestem taki agresywny dzisiaj, ale mnie to wkurza. Bierz. Wygodne trampki, spoko. O, jeszcze włócznia znikła. Kolejna notatka, ja wiem, pamiętam non-stop. Renegat, ty żyjesz? Ja ją żyję, on udaje! Nie śpi! Kolego, nie śpi! Nawet kopnąć nie umiesz, Aiden. Czy to już wszystko wzięte? Tak? Wszystko. Dobra. Co dalej? Dalej? Nie słyszałeś? Baza przepadła dawno temu. To tyle w kwestii tajemnicy naszego dzieciństwa. Ja wrócę do poszukiwań gnit z mojej listy. A ty? Możesz zakosztować życia w centrum. No może Row się myli. Może jednak coś tam jeszcze zostało. Rzeźnik zrzucił tam chemię. Zostały tam tylko toksyczne gruzy. Chcesz się poddać? Ty jesteś głuchy czy głupi? Te bomby wszystkich zabiły i wszystko tam zniszczyły. Pierdolona strata czasu. Frank miał rację. Jestem kurewsko naiwna. O co chodzi z tymi renegatami? Dlaczego zaatakowali kantynę? Skąd mam wiedzieć? Williams to pierdolony świr. Rzeźnik i morderca. Wybił pół miasta atakiem chemicznym. A teraz każe swoim ludziom atakować cywili w centrum. Tuż po tym, jak Waltz włączył prąd. Waltz i ten psychol to kumple. Nie zdziwiłabym się, gdyby to wszystko wspólnie zaplanowali. Chcę zajrzeć do obserwatorium. Pójdę do tego obserwatorium. No to idziesz sam. Czyli rozstajemy się? Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Rzeźnik i chujki z mojej listy też niedługo się o tym przekonają. Wracam do poszukiwań. Ty też lepiej się stąd rusz. A, Aiden. Przykro mi, że nie znalazłeś siostry. Tak, dzięki. Zostaje ci Waltz. On pewnie wie, co się z nią stało. Jeśli go znajdę, dam ci znać. Powodzenia, gadzio. Trzymaj się, Lawan. No dobra, tylko tak. Naprawdę z tobą nie idę. Dobra, wypchaj się czemem. Problem jest taki, że coraz częściej dostajemy ataków. Naprawdę coraz częściej. Tak, 700 metrów dostanie się do bazy danych GRE. Tak, zróbmy. Dobra, dolecimy tam. Czy nie dolecimy? Dolecimy. Gdzie? Co? Jak? Dobra, renegaci daleko? Jezu, daleko. Nie chcę tego robić. Zadanie związane z fabułą. Chcę zrobić jeszcze to, tylko nie wiem, czy my tam jeszcze dzisiaj dotrzemy. Pewnie nie. Pewnie nie, ale... Ale przynajmniej tam dojdziemy. Znaczy, dotrzeć dotrzemy, ale czy my zrobimy tu questa? Na pewno nie. Op. To już tyle? Ratujesz sobie. Naprawdę uważam.
Dobra. To to już wszystko w takim razie tutaj. Myślałem, że tu będzie się coś dalej dziać albo coś. Ale to wyjaśnia wiele, dlaczego nie mamy tej broni. To wiele wyjaśnia w takim razie. To wiele wyjaśnia, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda, jak i harmonogramu macie w opisie. Strona jest w tej chwili w przebudowie, bo będę ją na pewno zmieniał. Jest zbyt prymitywna w tej chwili, aczkolwiek myślę, że już niedługo wejdziemy sobie na nowy poziom. Zresztą w piątek dnia 18 to jest? Wiecie, teraz jest... Tak, 18 lutego będzie stream o godzinie 22, jak jeszcze zaplanuję w razie czego. I będzie to taki dosyć specjalny stream, gdzie sobie porozmawiamy na różne rzeczy i tym podobne. Dobra, moi drodzy, ale ja już kończę, trzymajcie się, grał do was Shiro. Hej, hej! O nie! Kurwa!